Czym jest, a czym nie jest coaching? Obecnie w Polsce słowo coaching często jest wyśmiewane i źle się kojarzy. Myślę, że wynika to z tego, że część ludzi nazywało siebie coachami, mimo że robili coś zupełnie innego. Obejrzyj tę krótką prezentację i zobacz, czym jest, a czym nie jest coaching oraz z czym on jest mylony. Można powiedzieć, że pierwszym udokumentowanym coachem był Sokrates, który około 2,5 tysiąca lat temu za pomocą zadawania mądrych pytań pobudzał swoich rozmówców do myślenia i zmiany perspektywy patrzenia na pewne kwestie. Spójrz na ten obrazek. Co widzisz? Starszą kobietę? Młodą? A może obie? Część osób widzi tylko jedną z nich. Dopiero poszerzenie swojej percepcji pozwala dostrzec obie. One od początku tam były. Często jest tak, że wiele naszych problemów wydaje się pozornie nie do rozwiązania. Kiedy jednak spojrzymy na nie z innej perspektywy, to nagle mogą otworzyć się nowe możliwości. Einstein mawiał, że nie można rozwiązać problemu, używając takiego samego schematu myślenia, jakim posługiwaliśmy się w trakcie jego powstawania. Coaching to dla mnie proces poszerzania świadomości, który pozwala człowiekowi maksymalnie wykorzystać swój potencjał, a to z kolei ułatwia osiąganie celów. A czym coaching nie jest? Na pewno nie jest szkoleniem, gdzie trener w niewielkiej grupie przekazuje wiedzę oraz uczy nowych kompetencji poprzez ćwiczenia. Nie jest psychoterapią, gdzie, mówiąc w uproszczeniu, terapeuta indywidualnie albo grupowo ze swoimi klientami pracuje nad ich różnego rodzaju zaburzeniami. Nie jest mentoringiem, gdzie osoba z dużym doświadczeniem w jakimś obszarze, mentor, dzieli się swoimi przemyśleniami i radami odnośnie tego, co powinieneś zrobić, by osiągnąć swoje cele. Nie jest też konsultingiem, gdzie możesz skorzystać z usługi doradztwa. I przede wszystkim nie jest wystąpieniem motywacyjnym, gdzie na scenie mówca motywacyjny, często posługując się truizmami, opowiadając o swojej wielkości i robiąc emocjonalne show, zachęca ludzi do działania. Właśnie ten obszar jest najczęściej mylony z coachingiem. Tu właśnie ukłuł się taki termin jak brednie coachingowe czy bzdury coachingowe, a praca coacha nie polega na mówieniu tobie, że możesz wszystko, wystarczy, że uwierzysz, tylko towarzyszeniu tobie w procesie twojego rozwoju osobistego. Coach nie daje ci wskazówek, co masz robić, czego nie robić, jak masz żyć. Zamiast tego zadaje pytania, które mają pobudzić do myślenia, pobudzić do kreatywności i do innego spojrzenia na sytuację. Coach nie musi mieć nawet w swojej sferze doświadczeń podobnego problemu do twojego, czy znać się na twojej branży, w której pracujesz, ponieważ jego rolą jest jedynie pobudzić twój umysł tak, byś mógł samemu wypracować rozwiązanie, które będzie spójne i zgodne z tobą. Coach może też poddawać cię refleksji, na przykład poprzez propozycje wykonania różnego rodzaju ćwiczeń. Dzięki temu, patrząc na swój obecny problem, możesz nagle dostrzec nowe możliwości. Coaching nie wyklucza się z innymi metodami rozwoju. Często się z nimi nawet uzupełnia. Efektem sesji coachingowych może być to, że dojdziesz do wniosku, żeby pójść na terapię, by poradzić sobie z przykrymi emocjami, które bardzo utrudniają ci życie. Albo wybrać się na szkolenie, by zdobyć nowe kompetencje. Na przykład na szkolenie z komunikacji, by nauczyć się konstruktywnie rozwiązywać konflikty i wyrażać swoje granice. A może stwierdzisz, że potrzebujesz mentora, który zainspiruje cię do działania i da wsparcie w twojej drodze do celu. Jak widzisz, coaching nie jest panaceum na każdy problem. Pomaga za to pobudzić kreatywność i pokazać, że istnieje wiele dróg na osiągnięcie tego, co dla ciebie ważne. W zależności od tego, gdzie jesteś, kogo znasz, jaki masz system przekonań na temat świata oraz jakie zasoby emocjonalne i materialne posiadasz. Jeśli ktoś będzie ci narzucać swoje rozwiązania, to będzie je narzucać ze swojej perspektywy, ze swojego modelu świata, który może być kompletnie inny od twojego, a przez to może to kompletnie do ciebie nie pasować. Dlatego to ty jesteś najlepszą osobą do tego, by wypracować dla siebie odpowiednie rozwiązanie. Coach może ci tylko w tym pomóc, bo wie, jak pobudzić umysł do zmiany perspektyw. Być może zastanawiasz się, jakie konkretnie tematy poruszane są na coachingu. Oto najczęstsze z nich. Poczucie niespełnienia w życiu osobistym lub zawodowym. Problemy w relacjach, brak pewności siebie, poświęcanie się dla innych, przytłoczenie sprawami codziennymi, brak motywacji i samodyscypliny, wypalenie zawodowe, zwlekanie, odkładanie na później, działanie na ostatnią chwilę. Poczucie, że innym ludziom żyje się lepiej. Życie w ciągłej gonitwie bez poczucia satysfakcji. Brak efektywności w działaniu. Coaching może dotyczyć zarówno obszarów biznesowych, jak i osobistych. Niestety, tak jak w każdej branży, tak i w coachingu zdarzają się czarne owce. Kiedy coaching zaczął stawać się coraz bardziej popularny, wiele osób chciało na tym zarobić i zaczęło ogłaszać się jako coachowie, nie posiadając odpowiedniej wiedzy ani doświadczenia w tym zakresie. Wiele osób przez to zraziło się do tej dyscypliny rozwoju osobistego. Mimo wszystko uważam, że coaching naprawdę pomaga w życiu. Dlatego, by zmniejszyć prawdopodobieństwo rozczarowania, korzystając z tych usług, warto sprawdzić, czy coach ma akredytację jakiejś znanej organizacji coachingowej. Na przykład ICF, ICC, IMCF czy Izby Coachingu, albo ukończył studia podyplomowe z coachingu na jakiejś dobrej uczelni.
To wszystko, co chciałem przekazać na ten moment w zakresie coachingu. Mam nadzieję, że pomogło to trochę rozjaśnić, czym jest coaching, a czym nie jest. I dzięki temu będzie Ci łatwiej podjąć decyzję, czy korzystać z tej metody pracy, czy nie. Powodzenia! Cześć!